Karta karmy, karta zobowiązań. Zobowiązań, które podjęliście w tym życiu, ale także coś, co się ciągnie za wami z poprzednich. Jest wam ciężko, wiatr wieje w oczy. Różne balasty są do was doczepione, które powodują, że praca jest ciężka, nie ma efektów. I to jest powód do konfliktu. Karta róż, karta bliskiej relacji, karta miłości. Patrzcie, ten ptak ma wiadomość. Ta wiadomość płynie z tego zobowiązania. To zobowiązanie jest przyczyną konfliktu. Stół przewrócony, filiżanka stłuczona. Jest ostry konflikt w bliskiej relacji. Brak jest komunikacji, nie dogadujecie się, nie rozumiecie. Pojawia się pomoc z zewnątrz. Ta karta to jest wasza dusza. W waszym życiu może pojawić się kobieta. Kobieta, która będzie chciała wam pomóc. Przekazać informację. Ważną informację o tym, co zaszło. Ta kobieta pragnie powiedzieć wam, co będzie w przyszłości. Do czego doprowadzą te awantury? Popatrzcie, szachownica odwrócona. Jest to gra. Gra o zwycięstwo, gra o przetrwanie, gra o swoje racje. Tylko, że nie ma tutaj wspólnoty, tylko każda strona gra o swoje. Nikt tutaj nie odpuszcza. Jeden chce wygrać kosztem drugiego. Ale odwrócona szachownica mówi o tym, że jedna osoba zaczyna rozumieć, że z tą drugą się nie dogada i chce opuścić tą szachownicę, tę grę. Opuszczenie tej gry z tym partnerem czy partnerką powoduje zanik takiej wizji przyszłości, sensu życia. Ten sfinks to jest głębia, to jest tajemnica. To jest wewnętrzne dążenie do czegoś i po opuszczeniu tego związku nagle nie wiadomo, gdzie iść i co robić. Popatrzcie, nad duszą pojawia się jej cel. Cel duszy na wasze życie jest odwrócony. Więc w tym czasie, kiedy wy zatracicie się w sobie, wasze życiowe cele się rozpłyną, także i cele duszy nie będą realizowane, będą wstrzymane. Ale jest dla was bardzo dobra wiadomość. Tyczy się przyszłości. To wszystko to są problemy. To wszystko ma związek z karmą. Ale te wszystkie kłody pod nogi wam rzucone wy przeskoczycie. Pokonacie wszelkie przeszkody i osiągniecie ten szczyt. To jest karta zwycięstwa. Pokonacie wszelkie przeciwności losu. Odnajdziecie szczęście i na tej drodze do szczęścia się nie zatrzymacie. Osiągniecie ostatecznie to, czego zapragniecie.